Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jeden z Waszych ulubionych filmów, bardzo dużo książek. Książki, które zamówiliśmy razem, bo pomogliście mi wybrać je w trakcie Światowego Dnia Książki. Wtedy też świętowaliśmy taką małą rocznicę, 4 lata kanału Okonia w sieci. Różne dziwne i ciekawe rzeczy, które być może przejdą do historii. Smerfastycznie? Miały wtedy miejsce, dlatego na przyszłość subskrybować ten kanał, żeby wiedzieć, kiedy takie transmisje będą miały miejsce. Ale tymczasem Tania Książka jest oficjalnym partnerem tego filmu i też zawartość właśnie tego wielkiego kartonu pochodzi tylko i wyłącznie z ich księgarni. Zaraz zobaczycie, ile książek udało się upchnąć i jakie za 500 zł. Ci z Was, którzy byli na transmisji, to już wiedzą, ile tych książek jest i jakie, a ci, którzy nie byli, teraz się dowiedzą. Możecie teraz strzelać w komentarzu na początku już tego filmu, ile myślicie, że książek za 500 zł udało się tutaj do tego kartonu upchnąć. Oczywiście rzecz najprzyjemniejsza. Tylko nie popełnijcie tego błędu, który ja kiedyś popełniłem, że za głęboko tym nożem wjedziecie, bo niestety jak książki są mocno upchnięte, no to wiadomo, co się wtedy stanie. Interdyscyplinarna komisja do spraw krzywdzenia książek się zbierze i was eksterminuje. Dzieci się cieszą. Ojeju! Nie wiedziałem, nie spodziewałem się. Dziękuję bardzo. Lubisz? Jest... Naprawdę ta książka jest taka gruba. Szczepan Twardoch. Króla nie czytałem, ale... Nie, tutaj nie mam ze sobą, ale wiem, kto ma i wiem, kto czytał. A wy mi polecaliście Morfinę. Szalona, transowa powieść psychologiczna, historyczna, sensacyjna, skandaliczna. Brzmi dobrze, nie? No. O, dokładki można dostać oczopląsu, ale mam nadzieję, że się nie rozczaruję. Bardzo fajny font. Ja zwracam na to uwagę, jakie są fonty w książkach, bo od tego zależy, czy będzie mi się lepiej czytało, płynniej mi się czytało, szybciej mi się czytało, więc tutaj jest bardzo przyjemnie. Ta książka liczy sobie 575 stron. Dużo? Oceńcie sami. No stoisz czy nie stoisz, Szczepan? O, piękne, w twardej oprawie. 7 śmierci Evelyn Hardcastle. Też poleciliście, powiedzieliście, no Oko, nie czytałeś tego. No ja nie czytałem tej książki i tam później jest jeszcze jedna książka, która podobno ma okładkę i nawet myślałem, że jest to ten sam autor, ale no niestety nie jest ten sam autor, albo stety. Pięknie wydana jest ta książka, ale nie oceniamy książek po okładce. Mam nadzieję, że treść będzie równie dobra. O 11 wieczorem Evelyn Hardcastle zostanie zamordowana. Zostanie. I rozumiem, że będziemy dopiero dowiadywać się, co się będzie działo. Masz 8 dni i 8 wcieleń. Pozwolimy ci odejść pod warunkiem, że odkryjesz, kto jest zabójcą. Zrozumiano? W takim razie zaczynamy. No. Są tutaj szachy, rewolwer, kompas i trucizna lub też whisky, więc zapowiada się ciekawie. Idę sprawdzić, czy się nagrywa. Może gadam i w ogóle nic się nie dzieje. Nie no, się nagrywa. Dobra. O, też twarda oprawa. Kazimierz Moczarski, ale ciężka jest ta książka. Rozmowy z katem. Ktoś powiedział, że to była lektura kiedyś w szkole. Nie mogę wam w ogóle pokazać, co tutaj jest. Pewien znak, który upodobał sobie austriacki akwarelista. Polski bohater więziony miesiącami przez własnych rodaków. Dzień i noc w towarzystwie mordercy kata warszawskiego getta generała... Nie chcę tutaj popełnić błędu. Strupa czy Stropa? Miejmy nadzieję, że nie z kolana. Strupa. Ola, nie śmiej się ze mnie. Książka Moczarskiego odmalowuje portret nazistowskiego kata, jakiego nie pokazał nikt przed nim. I wiem też, że ktoś z was pisał, że ciężka jest ta książka, więc może mi się nie spodobać, ale przecież wiecie, że ja lubię ciężkie klimaty, także... O, nawet od najmniejszej do największej. Dobra, zacznę już... O, i właśnie... Nie, zacznę od tej książki. Też twarda oprawa, też pięknie wydana. Gentleman w Moskwie. I właśnie dlatego ja myślałem, że to jest ten sam autor. No nie mówcie mi, że... No tutaj można było nie mieć jakiegoś skojarzenia. Gentleman w Moskwie jest 7 śmierci w Moskwie. Ta okładka przypomina mi książkę też Wielkiego Gatsby'ego, więc zobaczmy po opisie, czy jest to coś z tym związanego. Wszystko przez ten jeden wiersz. To z jego powodu hrabia Rostow musiał zamienić przestronny apartament w metropolu, najbardziej ekskluzywnym hotelu Moskwy, na mikroskopijny pokój na poddaszu. Taki wyrok wydał bolszewicki sąd. Jedna z najlepszych książek w 2016 roku. No ja jeszcze wtedy kanału nie miałem, więc mogła mnie ta książka ominąć. Właśnie, co jest pod spodem? O, lol, jest po prostu czarna. Bo ja osobiście nie wiem jak wy, ale nie lubię czytać książek w tych właśnie dodatkowych takich obwolutach papierowych, bo jakoś tak mi niewygodnie nigdy. Czy teraz drugi... Ojej! Faktura? No nie, no naprawdę. Wy tam jesteście naprawdę mili w Taniej Książce. Drogi Okoniu, gratulujemy 4 lat, które przyniosły sławę, radość i mnóstwo książek. Oby tak dalej życzą Ruda z całą ekipą. Tania Książka PL. Słodkie co nieco i gorące pozdrowienia. od sklep B. 4 lata, także jestem jeszcze młodziutki, mam mnóstwo czasu na nadrabianie książkowych zaległości, bo tutaj same dobre książki, więc dziękuję bardzo, jest miło, tygrysek. O, to tak wygląda ten cały Moby Dick, na którego polowałem już od dłuższego czasu, nigdzie go nie mogłem dostać. Myślałem, że nieco obszerniejsze są te książki, ale pewnie drobny druk. No, nie pomyliłem się. Ja powinienem takie książki przeczytać. Ja jako z jednej strony dowódca statku, z drugiej strony ryba, która mówi: mam tutaj 20 000 mil podmorskiej żeglugi, mam Moby Dicka, więc może w końcu na tym kanale pojawi się jakaś seria z książkami typowo koniowymi. W każdym razie Moby Dick to książka o czym? O polowaniu na wieloryba? Ktoś z was miał to kiedyś w szkole? Chyba nie, ale coś, fragmentów Moby Dicka nie było? Nie wiem. Polski Instytut Wydawniczy wydał tę książkę, to wiecie co, to nie są już przelewki, na pewno. Pięknie to będzie wyglądało. Właśnie, ja wam powiem, czy to jest półmetek, czy nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Hańba, że nie przeczytałem różnych książek ważnych. Ktoś by powiedział, że te, które tutaj są, to hańba, że ich nie przeczytałem. Ale tu jest książka, najważniejsza powieść noblisty. Fajne zdjęcie będzie można z tym na pewno zrobić, ale oczywiście uprzednio ją przeczytawszy. Południowoafrykański pisarz, laureat Nagrody Literackiej Nobla w 2003 roku. David Lurie, wykładowca uniwersytecki, nie zamierza trzymać na wodzy swoich namiętności, gdy na jego drodze staje kolejna atrakcyjna kobieta. Tym razem za romans ze studentką przyjdzie mu jednak słono zapłacić. Mam nadzieję, że ta książka też przypadnie mi do gustu i że znajdę na nią czas. To jest chyba ważniejsze niż nawet to pierwsze, niż to drugie, niż to pierwsze. Tu jeszcze się nic nie kończy, bo parę takich cieniutkich książek zamówiłem i jedną z nich jest książka pod tytułem Opowieści z Narni. No może dobrze się konserwuje, ale można powiedzieć, że jestem urodzony przed rokiem zerowym, czyli przed 2000. No i niestety mnie ominęły Opowieści z Narni. Nie pamiętam, żeby w szkole ktoś zmuszał mnie, zachęcał do czytania tej książki. Być może na tym kanale pojawi się niedługo seria, na tym kanale, to mówię tak jakby to nie był mój kanał. No na tym kanale no patrz, pojawi się taka seria u mnie, zaproszę was do siebie, bo was lubię i będzie to seria o książkach, które w końcu przeczytałem, które mi często wypominacie w komentarzach czy gdzieś indziej. O, wielki recenzent, a nie przeczytał tego. To już mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, jedziemy dalej. To jest też właśnie książka do serii pod tytułem W końcu przeczytałem. Cień wiatru. Nie czytałem tego autora książek, a wiem, że była duża presja, żebym przeczytał te książki. Te książki się wielokrotnie ze mną jakoś wymijały. Jak jeszcze byłem nastolatkiem, wchodziłem do Empiku, wszędzie ten Zafon. Ja wtedy wchodziłem do Empiku jak koń, dział z fantastyką, książki Stephena Kinga i nie widziałem wszystkiego, co się dzieje po boku. No poza tymi, które gdzieś tam na początku witały mnie w tym sklepie, no to może przyszedł czas na to, żeby tej książki nie omijać i nie wiem, o czym jest ta książka tak naprawdę. Teraz się śmieją wszyscy ci, którzy ją przeczytali, a pewnie jest was wielu. Cmentarz zapomnianych książek. A, to o to chodzi. Miejsce ukryte w samym sercu średniowiecznej części Barcelony. Ojciec prowadzi bowiem syna tam, gdzie znajdują schronienie książki zapomniane i przeklęte. No, to jest ciekawe. I ja rozumiem, że to jest literatura young adult, tak? Czyli, że jak się zestarzeję, to będę mógł ją przeczytać i jeszcze teraz, póki jestem młody, to również. Dobra, to robimy szybką przekładkę. O, odwrotnie, bo musi być widać te, które są teraz, były ostatnie. O. Będziecie widzieć ten stosik. Jest też jedna cienka książka. Uwaga. My, dzieci z dworca zoo. Szokująca relacja 15-letniej narkomanki z Berlina Zachodniego. I pewnie kojarzycie, albo jeżeli nie, to macie info ode mnie teraz, że jest serial chyba na Netflixie, ale mogę się mylić, bo już te platformy mi się mylą. W ogóle przydałaby się jedna, która by zbierała te wszystkie seriale, ale nieważne. No ale serial podobno bardzo rozczarowuje i wierzę, że książka nie rozczaruje i podobno też kiedyś była lekturą. W ogóle ciekawie bardzo wydana i ma bardzo specyficzny font, pogrubiony. Nie wiem, czy to będzie się dobrze czytało. Sprawia wrażenie takiego dziennika, więc rozumiem, że ta książka jest takim właśnie dziennikiem. Jako 12-letnia dziewczynka zaczęła palić haszysz, mając 13 lat sięgnęła po heroinę. Mocna lektura będzie to na pewno, nie liczy sobie dużo stron, więc przypuszczam, że będzie jedną z pierwszych tych tutaj, które sobie przeczytam. Jedziemy z tym dalej, powoli do brzegu, ale jeszcze są dwie cienkie książki. A, to są kolejne książki z serii W końcu przeczytałem. Baśniobór. Wiem, że wśród was jest ktoś, kto męczy mnie o tą książkę notorycznie od 4 właściwie lat, więc jeżeli napiszesz, kiedy zrecenzujesz Baśniobór, to twój komentarz będzie przypięty pod tym filmem. Widzicie, warto być wytrwałym przez 4 lata u recenzenta. Może w końcu będzie można się doprosić recenzji jakiejś książki, ale wiecie jak to jest. No, lista książek do przeczytania się wydłuża, czasu coraz mniej. Niektóre sceny są godne Władcy Pierścieni. Zobaczymy. Powiem wam, że z entuzjazmem podchodzę do tej książki i jak będzie taki dzień luźniejszy, pewnie wakacyjny, to ja tę książkę ze sobą zabiorę. Kiedy nie będzie wymagało to ode mnie tak dużego skupienia, to chętnie sobie przeczytam, bo jestem bardzo ciekaw osławionej tej książki, tego Baśnioboru. I z tych książek, które w końcu przeczytałem, są też Igrzyska Śmierci, bo film kultowy znam bardzo dobrze, znam ten motyw, ciekawy. Swoją drogą ten motyw już był wykorzystany wcześniej też, bo teraz wychodzi wydawnictwo Vesper, wydaje w nowej wersji książkę... No, te znane gry są. Battle Royale. I właśnie tam w tej książce pojawił się po raz pierwszy właśnie ten motyw Battle Royale, czyli zabijajmy się i ten, kto przetrwa, ten wygrywa. Ktoś z was czytał, czy tylko oglądaliście? Dajcie znać, czy warto. Ale skoro kupiłem, no to wolałbym, żebyście napisali, że to nie będzie stracony czas i że będzie to może dowód na to, że książka jest lepsza od filmu. Po raz kolejny zresztą. Co my tutaj mamy jeszcze? Jest tutaj coś... dwie cienkie i... same na końcu raczej grube. Zacznij od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania. To mnie się przyda, ale Ola, to jest dla ciebie książka. Zobacz, jak jestem kochany. Tu jest coś dobrego i cienkiego. Marek Hłasko, Piękni, dwudziestoletni. O Marku Hłasko słyszałem najczęściej od osób, no nie chcę powiedzieć w podeszłym wieku, ale które pamiętają czasy, których ja nie pamiętam, bo jeszcze mnie na tym świecie nie było. O, dobrze ujęte. Ja tak na przykład jadąc, mojego imiennika Marcina, jeżeli ogląda, to go pozdrawiam, jadąc na pewien Sylwester, gdzie Marcin koncentrował się przed nim w autobusie, ale na nim koncertował. Właśnie ja go pytałem, co czytał, czym się zachwycał, kiedy był nastolatkiem i pytałem go o Władcę Pierścieni, o książki takiego rodzaju, o fantastykę, a on mówi, nie Marcin, wiesz, Marka Hłasko na przykład. No to mówię, no dobra, no jak Marka Hłasko z tamtych czasów pamięta tak popularnego, no to ja też chcę pamiętać tamte czasy. Ta książka jest chyba książką na lubimy czytać, bo takie mam czasem kryteria doboru książek, najbardziej popularną tego autora, więc dobrze zacząć od tej chyba najbardziej popularnej, najbardziej znanej książki. Kompletnie nie wiem, czego się spodziewać. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. To już możecie sobie liczyć, jak jesteście dobrzy z matmy i w pamięci potraficie policzyć, dzielić 500 na 14, a to jeszcze nie koniec. O, ale warto było. Pięknie jest to wydane. Klasykę w takich wydaniach zawsze bym sobie życzył. Agatha Christie. W końcu przeczytałem. Znowu kolejna książka do tej serii. O, hańba. Tu jest książka Hańba, to powinienem ją przodem tutaj ustawić. Taki mógłby być też tytuł tego filmu, bo to są książki, których nie przeczytałem, a większość z nich jest dość znanych książek, ale na następne urodziny, 5, no to możecie się dla mnie złożyć na klepsydrę i taką zatrzymującą czas. W takim fajnym serialu Opowieści z pętli ostatnio oglądaliśmy, więc polecam wam bardzo serdecznie na Amazon. Zatrzymam czas, wszyscy staną na chwilę i ja będę czytał książkę w tym czasie i potem odfryzuję, jak już skończę wszystkie książki tego świata. Więc to, o czym mówię, to chyba bardziej byłby scenariusz Zmodyfikowanego węgla, gdzie właśnie ten multimilioner miał ileś swoich kopii, jak jedna się popsuła, to wchodził w następną i żył wiecznie. Też polecam, ale książkę, bo serial coś tam nie poszło. Ostatnie dwie książki i bardzo grube książki. Jedną z nich jest, jak przeczytam źle, to znowu będzie łapka w dół kolejna. I to nie jest książka pod tytułem Szczygieł. Na Szczygła dałem się wam namówić przy moim chyba pierwszym bookholu, 4 właśnie lata temu. I on tutaj jest, tam. Tam u góry mam też regał na książki, pewnie już widzieliście na stories. Tajemna historia. Ktoś z was pisał, że nie przebrnę, ktoś z was polecał, no posłuchałem głosów jednak tych drugich, uległem. I to jest, jak mniemam, literatura piękna. O, tu jest ciekawostka pod spodem, zobaczcie. Pięknie to wygląda, co? Dołącza do grupy inteligentnych, ekscentrycznych studentów filologii klasycznej, którzy pod wodzą charyzmatycznego wykładowcy odkrywają sposób myślenia i życia nie mający nic wspólnego z monotonną egzystencją ich rówieśników. Więc pierwsze skojarzenie... Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Film. Bo książki nie kupiłem, bo odradzaliście. Więc jest książka taka o podobnym motywie. A, tu są eksperymenty z narkotykami, alkoholem i seksualnością. I najlepsze na koniec. Najlepsza i ta, którą sam zamówiłem jako pierwszą, bo chciałem już od dawna, nowe wydanie to jest. A To, co mnie zainteresowało, to jest coś bardzo króciutkiego. Piknik na skraju drogi i inne utwory braci Strugackich. W Pikniku na skraju drogi po raz pierwszy pojawił się chyba Stalker, czyli to, co kojarzycie może z Metra Głuchowskiego, więc no wypada znać pierwowzór, to na czym wzorowali się inni. Tutaj oprócz tego piszą jeszcze o poniedziałku, który zaczyna się w sobotę, o ślimaku na zboczu, o tym, że trudno być Bogiem i o tym, że jest miliard lat przed końcem świata. Klasycy radzieckiego science fiction. Ostatnia książka. No i kto teraz... Nie wierzę. Jak to jest sprytnie zostało przemyślane. Dobrze, że w ogóle otwieram ten karton, bo powiem tak, chwila szczerości. Wcześniej jak robiłem jakieś buchole, to zanim rozłożyłem sprzęt, zanim zaplanowałem nagranie, to było tak, że ja już nie mogłem wytrzymać i te książki sobie wcześniej rozpakowałem. Potem na filmie udawałem, że pierwszy raz je widzę, a tutaj jestem naprawdę szczerze zaskoczony. No i nie wiedziałem, że na końcu jeszcze coś będzie pod tymi książkami, że to się nie zgniotło pod takimi książkami. Jezu! Znam dużo rodzajów batonów, ale takich nie znałem. Piknik. Ktoś wie, że nie jestem tutaj sam, bo są dwa. Jest coś, co wiem, że niestety oddam nawet bez trade'ów na drożdżówki, tylko tak po prostu oddaję, bo ja nie przepadam za mintusami w czekoladzie, więc oddaję. Jestem miły. Nie znałem tego. Znasz to? Nie. Ja uwielbiam bajaderki, a to jest taka mini wersa bajaderek. Te kulki ważą tyle, co jedna bajaderka, to będę musiał pewnie wszystkie wsadzić do gęby naraz, ale to nie na tym filmie już. Super krówka. Kokosowe one są, tak? Jest mi aż głupio, nie wiem co mam powiedzieć. No i to, co lubią dzieci na eventach najbardziej, to co ja znam. Czyli to jest co? Poki. Ale to pachnie. Proszę. Papierostka. Takie rzeczy to mógłbym nagrywać po kilka razy, nie? I byśmy powtarzali, to byśmy zjedli całe. Kanał książkowy, jakby ktoś pytał. Nie, to nie jest do jedzenia, ale zobaczyłem już, co tu jest napisane. Mydło naturalne z peelingiem z pestek malin. Także ja rozumiem, że 4 lata to nie roczek, ale chyba nie jest jeszcze aż tak źle, że powinienem peelingować swoją już zniszczoną facjatę. Może to chodzi o to, że peelingować ręce, żeby się dobrze kartki przewracało. Co myślicie? To o to chodzi? O, chyba o to. No i to by było chyba już na... nigdy nie traćcie nadziei. Słodycz lasu. Jest mi bardzo miło, ale jestem bardzo zaskoczony i dziękuję bardzo Taniej Książce, że mieliście taki miły gest. Jak wiecie na pewno, że mi wystarczyłyby w 100% książki, szczególnie takie książki. No to jest mi bardzo miło, no nie wiem aż co mam powiedzieć, chyba zawstydziłem. I wam oczywiście też dziękuję za te 4 lata. Dziękowałem wam już na transmisji, a tutaj wam dziękuję szczególnie. Też dziękuję wam za to, że pomogliście mi wybrać te książki, że wskazaliście palcem oko, nie czytałeś jeszcze tego, tego i tego. No i mam nadzieję, że będzie w końcu ta seria. W końcu przeczytałeś. Też napiszcie w komentarzach, od której z tych książek powinienem zacząć jako pierwszej. Na pewno każdy z was będzie miał inne zdanie, więc co tam, pokłóćmy się w komentarzach. Kochajmy się, jak to Adaś kiedyś napisał tutaj na kanale. Mnóżmy czytelników zamiast ich dzielić i ja jestem oczywiście tego zdania. Za te książki wyszło prawie 500 zł, za 16 książek, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobra cena. Ja w opisie tego filmu wam zrobię listę, bo wiem, że często pytaliście: Okoń, chciałbym powielić twoje zamówienie, kupić te same książki, więc dam wam link, gdzie będziecie mogli kupić te książki z listą wszystkich tytułów, opis tego filmu zajrzyjcie. I co jeszcze? No pamiętajcie oczywiście, że będzie mi miło, jak będziecie subskrybować ten kanał, bo będą się pojawiać niedługo nowe filmy, będą duże zmiany, jedna już jest tutaj zmiana dzięki moim patronom na Patronite, bardzo wam dziękuję, mogłem sobie zakupić nową lampę, taką wersję bardzo pro i dzięki temu też mam nadzieję będę mógł robić dla was więcej filmów z domu. Dajcie znać. Najlepiej łapkami chyba w górę, ale w komentarzach również możecie wyrazić swoją opinię o tym filmie. Czy podoba wam się taka forma? Może, bo mnie się wydaje, że brakowało takich treści tutaj na kanale. Za dużo było gdzieś tego chodzenia w plener, za dużo przemyślenia w tych filmach, że wolelibyście może takie luźne pogadanki o książkach, więc czegoś takiego tutaj, no ja nie wiem, czy nigdy nie było, ale dawno na pewno nie było i myślę, że po tych 4 latach, po tym rachunku sumienia czas na duże zmiany i te zmiany na pewno będę konsultował z moimi patronami na Patronite, więc jeżeli chcecie brać też taki czynny udział i mieć wpływ na to, największy wpływ na to, co się tutaj dzieje i wiedzieć na początku, co Okoń planuje, jakie serie chce robić, to zachęcam was do wspierania na Patronite. Nie wydaję na głupoty, na drożdżówki nie muszę i nawet na słodycze, bo takie rocznice, wystarczy mi teraz tych słodyczy na pewno na długo. Mam taką swoją magiczną szafkę tam, wiecie. I cóż mogę powiedzieć na koniec, jak nie z książkowym pozdrowieniem i do następnego. No dobra, teraz nie wiem, od batonika tu odpalić albo coś, ale nie, zostawię to chyba na później. Książkę sobie odpali, właśnie tych Braci Strugackich. i cyk.